jagody z bułeczkami, z naleśnikami, pierogi z jagodami, mięsne rolatki, oczywiście z jagodami. To tylko ułamek potraw, które można było skosztować na organizowanym w gminie Chocianów po raz piąty święcie jagody. Swoje stanowiska prezentowali mieszkańcy prawie wszystkich wsi z gminy. Podsumowaniem zabawy były wybory Miss Jagody. Chocianowie już po raz piąty świętowano Dzień Jagody. Jak co roku z bardzo dużym rozmachem można było popróbować dziesiątek potraw z jagodami. Pomału zmobilizowałyśmy się, dziewczyny chciały zrobić, no i najpierw musiałyśmy iść nazbierać jagód do lasu, no bo w tym roku bardzo drobne jagody, ciężko było nazbierać, no ale jakoś zmobilizowałyśmy się i nazbierały. No i te produkty, które tu są, wszystko w ciągu 2 dni musiałyśmy wykonać. Nasze mieszkanki, no mieszkańcy właściwie wszyscy, brali taki fajny, czynny udział w przygotowywaniu tych potraw. I mamy tak kolejno, tu jest potrawy mięsne, schab jagodowo-żurawinowy, tutaj proszę bardzo, rolada z indyka, młody kogucik z indykiem. Każde święto ma swój charakter, dzisiejsze również. Te dzisiejsze stoiska pokazują właśnie ten charakter naszego regionu. Mamy również wystawy Wrzosowej Krainy. To jest też dzieło wieloletniej naszej współpracy i pracy. Święto Jagody w Chocianowie to nie tylko święto Chocianowa, to na pewno również święto powiatu polkowickiego, a myślę, że i nawet całego regionu. To, co możemy tutaj zobaczyć, ilość potraw z jagód przechodzi na śmieszne oczekiwania. Jestem szokowany tą ilością, jestem szokowany smakiem, wykwintnością i taką pomysłowością tych osób, które te potrawy robiły. W zgodzie z naturą, prawda? Mieścimy się na terenie Wrzosowej Krainy, to jest raz. Druga sprawa, mamy obszerne lasy Bory Dolnośląskie i tutaj rosną rośnie tak dużo tych jagód, że trzeba było tą małą jagódkę jakoś uczcić. No i co jeszcze? Bardzo dużo osób tutaj trudzi się zbieractwem, trudzi się w ogóle zarabia na runie leśnym i to między innymi pociągnęło na tym, żeby tą imprezę promować. Dużą atrakcją festynu były tradycyjne już wybory Miss Jagody. Po raz pierwszy w tym roku publiczność wybierała swoją Miss. Miss Jagody 2008 została Joanna Czernicka. Proszę Państwa, Miss Jagody 2008 rok, Joanna Czernicka. Fabryka wyobraźni to tytuł wystawy prezentowanej w Galerii Zamkowej w Lubinie. Ekspozycja zadziwia różnorodnością. Oprócz obrazów znajdują się tam m.in. wyroby z gliny czy fantazyjne pisanki. Autorami prac są studenci Uniwersytetu Senioralnego w Lubinie. Lubińscy seniorzy rozpoczęli już wakacje i oficjalne zakończenie roku za nimi, ale przyszedł czas na podsumowanie pracy i pochwalenie się dorobkiem artystycznym. Podsumowaliśmy sobie swoje warsztaty cykliczne, plastyczne. To były warsztaty dla Uniwersytetu Senioralnego pod moim kierunkiem. I są tu dzisiaj wszyscy ze swoimi bliskimi, którzy te prace stworzyli. Prace zachwycają precyzją wykonania i różnorodnością. Ręcznie robione kwiaty czy obrazy przykuwają uwagę. Podczas wernisażu najdłużej każdy zatrzymywał się jednak przy pisankach wykonanych metodą dekupaż. Na daną powierzchnię, którą sobie wybierzemy, naklejamy wycinane z serwetek takich stołowych dekoracje. One przypominają malowane rysunki, pokryte lakierem, akrylem, wyglądają zupełnie jak coś namalowanego. Także troszeczkę oszukuje, ale wygląda bardzo rewelacyjnie. Seniorzy na symbolicznej tablicy złożyli autografy. Na wernisaż przyszli ze swoimi rodzinami i to przed nimi chwalili się własnoręcznie wykonanymi małymi dziełami sztuki. Są tu moje serwetniki. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia robiliśmy właśnie takie ładne rzeczy. Z okazji Wielkanocy są tutaj takie moje podstawki pod jajka. Tu jest taka moja praca właściwie bardzo ciepła, bo wykonywałam ją 2 dni temu. Tykwę metodą dekupaż sobie właśnie to obklejałam, malowałam. Tam są moje jakieś takie kwiatuszki. Warsztaty to dla nich także niezwykła przygoda. Wspólna praca i realizowanie pomysłów daje im wiele radości. Właściwie to ja jestem taki antytalent do malowania i do robienia, a tutaj tak bardzo się człowiek rozwija. Tak się rozwija, tak się otwiera i na ludzi. Miałam ochotę na coś nowego w swoim życiu. Słyszałam kiedyś, że dobrze jest na każdym progu swojego życia zrobić dla siebie coś nowego i chciałam zejść na tych zajęciach plastycznych, pomimo że wcale nie mam żadnej zdolności, ale chciałam spróbować, zobaczyć nowy świat.
świat takich zajęć plastycznych, nowych ludzi poznać, stworzyć dla siebie nową radość. Wystawę można oglądać w kaplicy na Wzgórzu Zamkowym do 12 lipca.